Witam serdecznie. Witam w naszej grze Gridfall, bo tak się to prawidłowo wymawia. Dowiedziałem się od osoby, która z angielskim jest na co dzień. Ja niestety nie. Oj, coś nam się tutaj pozmieniało troszeczkę. Mapa ma być. O, jesteśmy. No i wyruszamy teraz w dalszą podróż, czyli opuszczamy miasto Serenę, którą do tej pory było areną naszej gry. I jedziemy do magicznej wyspy i legendarnej wyspy. Tak to ma wyglądać. Dobra, chociaż nam tam się pokazują rzeczy, że są niezrobione, one zostały zrobione. Coś ta mapa do końca nie jest taka, jak potrzeba. Zrobiliśmy zadanie. Konstantin Dorsey, future governor of Tir Fredi. I'm enchanted, captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, your highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Nie no, pójść bo żeśmy wszystko zrobili. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager. To discover Tir Fredi, my isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic statek. As big as buildings. That's right. I heard a rumor. My isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures, as big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nauts even brought one back in one of their ships. Patrzmy, co my możemy tutaj sobie. The Nauts are strange, but they're not idiots. To jest najlepsza, no tak jakby nie patrzył broń. Co tu jeszcze możemy zrobić? Aha, to są podstawy, co możemy jak walczyć. Dobra, chodźmy. The beast has awoken! Those conniving, piss-distilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now. Let's send them a hand. No pięknie. Czyli zaczynamy chyba właściwą grę już teraz. Watch out! Take a step back, sir! Będziemy z tym walczyć? Go coś tutaj zabiło. Chyba jednak będziemy walczyć. Weźmy sobie eliksir furii. To chyba już musimy wziąć. I musimy sobie co wziąć? Musimy sobie wziąć eliksir zdrowia. Uciekać. I jeszcze raz eliksir zdrowia. Ja,
Jeszcze raz. Eliksir zdrowia, ale to nie tu. Trochę się jeszcze gubię w tym wszystkim, ale po raz pierwszy poszło jakoś. Ten unik to trzeba robić w czasie walki. Ja próbowałem robić wcześniej i to nie działało. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I had the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Z kim mam tu walczyć? Wyskoczyło, że mam z kimś walczyć, ale nie wiem z kim. No dobra, mamy gdzieś chyba dalej pójść. Co to jest ten statek? Gdzie jest nasz kapitan? Nasz kapitan jest tu na morzu. Czyli idziemy na statek. Niepokazane zostało to. Tak jest. No momenty są takie intuicyjne, że trzeba coś dobrać tego wszystkiego. No ta walka też taka była troszeczkę... Mam mieszane uczucie, nie jest walka jak... This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. Nie jest to taka walka w rozumieniu do tej pory walki, na przykład jak w Assassinie, tylko tutaj jest bardziej... granie jak szachami, trzeba po prostu umiejętnie dobierać te techniki, dlatego jest ta przerwa techniczna w czasie walki, kiedy możemy coś dobierać. Trzeba będzie się tego nauczyć. Nowa Serena. Aha, umożliwiają obozy szybką podróż, czyli prawie tak jak w Ghost Recon. Tam też obozy umożliwiają szybką podróż. Mamy to doświadczenie teraz z pobycie. Ale to całkiem inny... O, piąty poziom mamy. Możemy coś w końcu dokupić. Trzeba dokupić naukę, żebyśmy mogli tworzyć proste rzeczy. Dopłynęliśmy, miało to trwać kilka miesięcy, no ale jak to w grze i w filmie, udało nam się dosyć szybko. Greedfall. Pięknie wygląda. To jest dopiero, nie wiem, która to jest czwarta godzina naszej gry i dopiero się napisy pojawiły. No tak, ale wracamy. Przyjeżdżamy do nowego świata. Gentlemen,
I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Don't trouble the Nauts. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Your Excellence! We must wait for our escort! No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service for a while. Czyli Vasco dochodzi do naszej drużyny? Dodajemy do drużyny, mamy dwóch. I mamy punkt umiejętności, czyli musimy to zrobić sobie, co to mówiłem. Tutaj mam jeden punkcik. Karabin zadaje więcej obrażeń. No tutaj będziemy musieli nad tym pomyśleć, ale to za chwileczkę. To sobie niech będzie, bo to muszę nad tym pomyśleć. Potrzebny mi talent. Potrzebny jest mi ten talent. Nauka, tak jest. Musimy rozpocząć naukę. A poziom drugi, co nam da? Jeszcze lepsze do zrobienia i poziom trzeci. Dobrze. Znajdź Konstantina w pałacu. No to chyba zaczynamy to. W tym kierunku będziemy. A co tak sobie tutaj, taka mapa tylko jest? O, taka będzie nam bardziej pasowała. Ale to jest kawał drogi. Musimy gdzieś jakoś iść. No dobra. To idziemy na górę. Uczymy się nowego miasta. I chyba tutaj też będziemy mogli zbierać skrzyneczki, o ile mnie tutaj pamięć nie myli. Tak jest. Mamy pierwszą. Rozejrzeć się trzeba, czy nie ma gdzieś jakichś kolejnych. Złote monety, a i kolejna jest. To jest jakieś przejście. Ale chyba nie tędy teraz droga. Na razie idziemy do naszego drogiego kuzyna. No i poznać miasto. Co tutaj się dzieje? Musimy rozszerzyć swoje horyzonty. Czyli jednak jest, tak jak to było mówione w Gotiku. Mapę mamy zakrytą i odkrywamy ją w miarę postępów. Im dalej pójdziemy i więcej zobaczymy, tym więcej odkryjemy. Tak to chyba będzie działało. Na takiej zasadzie. Tak będziemy chodzić, to tak jak w labiryncie jakimś. Nie jest to gra typu, który ja przepadam.
Ale nam się coraz więcej rzeczy pojawia właśnie przez takie coś. I bardzo dobrze. Tu mamy kupca. Chyba będziemy musieli trochę rzeczy posprzedawać, ale to później. Najpierw dokonajmy tego. O, już jakieś kolejne. Następne zadanie jest koszary. A my w koszarach mieliśmy się u kogoś tam zameldować. Dzielnica miedzi. Zbieramy, zbieramy wszystko. No chłopie, tu lejesz. Tu mamy przejście jakieś. Dobra, ale na razie nie... I tak chyba będziemy, tak jak poprzednio, musieliśmy biegać po całym mieście, to i w końcu i tu będziemy musieli pobiegać. Więc idźmy w kierunku tego. Pałacu. Gdzieś tutaj musi być to. Tak jest, jest pałac, czyli tam. Złote monety. To są najbardziej mnie interesują złote monety, bo za to można kupować rzeczy. A podejrzewam, że musimy sobie trochę rzeczy dokupić, żeby się wzmocnić, broń i inne rzeczy. A tu oj! Sien's rady dał Quint. Dlatego dachme in. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnir. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you are a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing, but thank you for your help. No, mogłaby się przydać w drużynie, no ale musielibyśmy Vasco wyrzucić, a Vasco... Vasco jest dobry. Kurt. Wytrzymały Vasco. No podobne prawie, że rzeczy mają. Zdrowie... Muszę popatrzeć. No Kurt trochę słabszy. Ale specjalny atak ma. A tu ona... Ma magię przede wszystkim. Nie, na razie... Okej. Czyli muszę kogoś usunąć. Kurta. Czy Vasco. No i to jest właśnie problem, powiem wam. Dobra, na razie Kurta usuwamy. Ale co? Honor Manawi, do you need something? The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Onol Manawi amongst the Rinaigse before. Is it so surprising that I made this mistake? No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart... is evidently the heart of a Rinaigse. Anything else? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it.
This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? I must leave you. See you later. No dobra, ale co? I po co myśmy... Po co myśmy się pozbywali drużyny? Jednak muszę troszeczkę nad tym wszystkim jeszcze popracować. Dobra, idziemy na razie do środka. Może będzie jeszcze okazja, żeby ją przyjąć do drużyny. Nie wiem, po co myśmy Kurta z tej drużyny zwolnili. Ale tak nam gra podpowiedziała i tak myślałem, że trzeba zrobić. A teraz Bando, co do tego raczej... jakieś mieszane uczucie. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Vladnid, daughter of Meb. My mother is the Maal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike, you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Maal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire, the time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. A gdzie Kurt tam zniknął? No i teraz właśnie jest ten problem, że nie wiem, jak teraz znaleźć Kurta. Oj, 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 oj. Powinniśmy ją do drużyny dopisać, tylko jak to zrobić? To nie to. To nie to. No, niestety tutaj też tego nie ma. Tutaj też nie ma. No właśnie, jak mamy sobie wejść? Jest Kurt. Ale tylko Kurt. A, i tutaj jest dziewczyna. No i dobra, jakby mamy teraz ich wszystkich połączyć, żeby była drużyna. Dobra. Najpierw wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, co tu się dzieje.
moment. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. No, rozbić cztery obozy aż nawet. Dobra, Kurta szukamy. Jak to można? Oni są we dwójkę ze mną. Ha, a nie ma Kurta. Tu są jakieś miejscowe rzeczy do zrobienia. Mamy tutaj dojść. A nie, to nie to. Admirała, nie, nie potrzeba nam. Pałac. Podróż. Czy można do tego przeskoczyć? Pokazuję w dzienniczku, czyli musimy tam powoli. Ja myślę, że sobie najpierw pójdziemy tu i tu w tym kierunku, czyli... Chodźmy najpierw do koszara. Bo musimy trochę szybciej biegać, bo będziemy tak to powoli nam to wszędzie wszystko szło. Tam było jakieś przejście. Jest kolejne, ale musimy sobie tak troszeczkę pobiegać, żeby znaleźć wszystko. Momencik, gdzie już jesteśmy? Trochę za daleko żeśmy nawet poszli, ale tu jest wyjście. Dobra, to idziemy w tym kierunku. Jest dobrze. A, i tu jest wyjście już z miasta. Ciekawostką będzie, żebyśmy tam wyszli, ale najpierw musimy załatwić sprawy, które mamy tutaj. Po kolejności wszystko. Szkoda mi tego Kurta, no. Hello, Your Excellency. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the port authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him, then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name.
I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? No, thank you. No to mamy dalej zadanie, to kolejne. Cały czas to nie skończyła się nasza ta przygoda. Gdzie to jest? No, oczywiście na samym początku musimy wrócić. Ale mamy tutaj tego i podróż. Zobaczmy, co to jest. Zbieram wszystko, co jest pod ręką, bo potem może tego nie będzie. To chyba jest gdzieś tutaj, tak. Aha, czyli tu musimy wydostać się z miasta, żeby dalej pojechać. Nie, to jeszcze nie. To jeszcze się z miasta nie będziemy wydostawać. Po prostu te powozy pokazują, że tu są wyjazdy i wyjścia. No to wracamy, idziemy na dół. Wracamy tam, żeby dokończyć zadanie dotyczące tego towaru. Kogo tu mamy? A nie, to nie kupiec. Myślałem, że kupiec. Bo chciałbym już trochę rzeczy też sprzedać, bo mamy za dużo. Zbieramy dużo rzeczy. Dzielnica miedzi, a my jesteśmy przed, to musimy jeszcze tam wejść do środka tutaj, do dzielnicy portowej. Okej, i tu powinny być, jest jakiś admirał, który nam do niczego nie jest potrzebny, ale tutaj gdzieś było koło tego admirała pierwsze drzwi, magazyn. Dobra, może magazyn up, idźmy do tego. Okej, czy tu możemy jakoś wejść? Czy tylko tędy jest to wejście? Od tyłu? Już żeśmy się nauczyli, że nieraz od tyłu można znaleźć ciekawsze rozwiązania. No, ale nie tutaj. Tu akurat jest to, że przejścia nie ma, ale tam coś jest. Musi być przejście do tyłu. I ja myślę, że od tyłu się tutaj spokojnie dostaniemy, tylko musimy znaleźć miejsce. No właśnie, to są wszyscy tutaj też. O, tutaj widzicie, to mówiłem, że takie białe było coś. O, ho, 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 ho. Nie za bardzo. Jednak kontynuują, pilnują tutaj tego. Dobra, przebierzmy się. Jak mamy wyglądać jak ląb, to musimy wyglądać jak... No i spróbujmy, czy tutaj nas... Przepuścił nas, no właśnie, bo jesteśmy ubrani jak on. Ha, i to o to chodziło. Thank you.
Dobra, najpierw zebraliśmy ten cały łup, który tutaj był. A czy możemy tu się z tyłu dostać? Jest niewystarczająco. No tak, zamków nie umie otwierać w ogóle. To mogę tylko wysadzić i zniszczyć. No ale to znowu... nie o to chodziło. Jak to rozwiązać? Fajnie, nikt nie zwraca na mnie uwagi. Dokładnie tak samo jak poprzednim kapitanacie, nic się nie zmieniło. No ale dobra, ale czego ja tu mam szukać? Jak tu nic nie ma. Mamy oznakować skrzynie, tylko gdzie one są w ogóle. Zrobiliśmy coś? Nic. Zlokalizuj i oznacz skrzynki z towarem. Trochę tak dziwnie to wygląda. Byłem tu w środku, to... Dokładnie byłem w tym samym miejscu. To jakoś to dziwnie to wygląda, że nie mogłem tam znaleźć tych skrzynek. Tu weszło, a tu nie mogę wejść. Nie, to jakoś takie... Jeszcze raz. Żadnych skrzynek, które mógłbym tu oznaczyć. Jakieś mało zrozumiałe to zadanie jest. Znajdź i oznacz. Byłem wszędzie, gdzie można było. Ewentualnie wejść. Nie ma żadnych skrzyneczek. Coś jest nie tak chyba. Dobra, pójdziemy do tej drugiej.
Może to w tym drugim magazynie. To jest ten, tylko jest na podpuchę tylko. Może czego przyjdziemy tu jeszcze raz. Bo tam to jest tylko tutaj wyjście i nic więcej. Żadnych z tych skrzynek nie jest. Dobra, idziemy tam. Do drugiego magazynu. I tu jest drugi. Kurta, przecież mamy, no a kurt nie może tam wejść. Desarde, I have a favor to ask. Very well, I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well, I'm like him. A donation to the sea. My family also gave me to the Nauts. I don't know anything about my real family except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nauts and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander, and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene, and it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. Could you go there and bring the file to me? Of course, but you will have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Nauts to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Nauts are still my family. Don't worry, we'll be discreet. Dwóch dwóch, a to co jest Vasco? Co to się z... Tu nie możemy wejść, tam nie możemy wejść. Coś to jest bardzo dziwne. Tu nie możesz, tu nie możesz, tu nie możesz. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a Naut and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any Nauts, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search. It's a proven technique. And I can assure you, they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get some sleeping pills. Then we'll go see Dieter. Mikstura nas... No to zobaczmy te mikstury, co my możemy tam stworzyć. Gdzie to jest mikstura? Nie to. Oj, 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 oj. Jak to było? O, właśnie. Mikstura.
Ale my potrzebujemy do spania. Widzę, że muszę nad tym trochę popracować. Jest trochę skomplikowanych rzeczy. Musimy gdzieś to zrobić. Tylko gdzie? Nie ma specjalnie gdzie. Magazyn C, niczego nam niepotrzebny. Historię zobaczmy. Obserwujmy to zadanie. Mikstura nasenna. Zdobądź pigułki nasenne. Znacznik. Nie wiem czego. Kupiec. Pigułki nasenne tutaj. No zobaczmy. Może. Excellency, welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for you? Where do your products come from? Most of the products that I sell are made in our beautiful nation. Clothing, boots, hats, all from our own craftsmen. With extraordinary workmanship. Ah, you have certainly noticed the blue in our linings. That is impossible to imitate, and we alone have the secret. Of course, we do ship in some foreign merchandise, most of which comes from Alsard. They are also extremely fond of blue, which makes our trading easier. I proszę bardzo, jest. Wszystkie cztery żeśmy kupili. Zobaczmy, co oni tutaj mają dobrego. Dużo kasy. Ile my mamy pieniędzy? Tylko 120? Tak cieniuteńko stoimy z tym wszystkim? Myślałem, że mam więcej kasy. A sprzedaj. Sprzedaj to. Pistolet to jeszcze nie wiem, czy mi się nie przyda, bo karabin mamy tylko. Chociaż ja wiem, do czego on by był mi potrzebny. No może kogoś wyposażyć. Dobra, niech będzie. To się może przydać. Sprzedaj.
Szykowny kubrak też już nam niepotrzebny, to możemy sprzedać. Rękawice złotnika są nawet lepsze od rękawiców marynarza. Tutaj są stare te syreny. Dobra, to sobie te sprzedamy. No musimy jakąś kasę trochę pozbierać, bo coś z tą kasą bardzo krucho w naszym wydaniu. Tyle rzeczy. Mamy, a tutaj kiepsiuteńko. Dobra, tu nic nie chcemy sprzedawać na razie. Piękne pióro. To sprzedaj. Nie potrzeba nam, tędy nie potrzeba. Też sprzedaj to. No ale i tak jest to wszystko mało, nie możemy nic ciekawego kupić. Kup, popatrzmy. Jakbyśmy chcieli kupić Cordelas, niestety. Kasiory w ogóle nie mamy. Dobra. Teraz musimy teraz znaleźć. Dom publiczny jest wyżej. Za nami. To idziemy do domu publicznego. Pięknie. Jeszcze nam YouTube zablokuje za używanie słów takiego typu. Chociaż ja nic nie zarabiam, to jest takie coś, że dzisiaj czytałem, że komuś zablokowano za takie słowa, wypowiedzi. Co jest? Dlaczego tego nie wziąłem? O właśnie. Zablokowano zarabianie na tym, na takim filmie. Dziwne, ale prawdziwe. Dobra, jesteśmy tutaj. No jeszcze parę minut. No chwilę trwa, żeby się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Nie jest to takie proste. Rozejrzyjmy się. Ostatnio kasy było trochę na stole. I może ono nam się przydać. This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry fee. Sorry, but I can't let you in. Jak nie ureguluję, nie załatwię. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you're sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Spróbuj go przekonać, 25%. Oj, spróbuję. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. San Mateus? I would have to recruit. But yeah, that would be interesting. So then, we agree? Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery, seasoned. Now, give me the sleeping potion. Thanks to Dieter, you should be able to slip into the harbor master's office after dark. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. Mm.
No nie za bardzo wiem, jak je przebrać, bo my nie mamy przecież ubioru tych Naruto. Dobra, gdzie my mamy teraz pójść? Zobaczmy, co mamy do zrobienia. Wróć do portu. No to wróćmy do tego portu. To jest The Orsay. Tutaj chyba jest port na dole. Dzielnica miedzi i dzielnica portowa. Tak jest. Czyli w dobrym kierunku idziemy. Ale myślę sobie, że to chwilę nam potrwa, a my już tam się czas kończy. Tak na spokojnie. No trochę jeszcze się uczę rozgrywek. Gorzej będzie z walką, bo walka z tym stworem uświadomiła mi, że tutaj jest troszeczkę inaczej niż w ulubionych moich grach typu Assassin's Creed. I tutaj trzeba mnie się trochę natrudzić. Gdzieś będzie trzeba poćwiczyć. No ale dobra, to wszystko przed nami, a na tą chwilę myślę, że sobie tutaj zakończymy, żebyśmy nie rozpoczynali następnej części. Mija nam taki czas, że po prostu nie chcę, żeby po prostu przedłużać wszystkiego. I tak są narzekania, że moje odcinki trwają godzinę czasu, no ale widzicie, w tej grze robić takie 30-minutowe, no to byśmy mieli jeden za drugim, no coś się dzieje tego wszystkiego, ale ja gram dosyć tak powoli. Tak, widzicie, możecie to przeczytać w informacje o mnie, jak zakładałem kanał. Ja gram spokojnie, jak zwykły Kowalski. Nie robię tego po to, żeby pokazywać jakieś cuda, jak ja to pięknie i szybko rozgrywam. Tylko gram sobie, nagrywam to, podoba mi się to. Jeżeli komuś się nie podoba, nie musi oglądać. Ale jeżeli się komuś podoba i taki styl i chce po prostu podpatrzeć, jak pewne rzeczy i rozwiązania zrobić, to zapraszam zawsze do siebie. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.